Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 39 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami Psalmu 25. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, mój Boże. Tobie ufam, niech nie doznam zawodu. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną. Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu. Niech doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek. Wiedź mnie drogą Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków. Nie wspominaj grzechów mej młodości ani moich przewin, ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości ze względu na dobroć Twoją, Panie. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich wiedzie swą drogą. Wszystkie ścieżki Pana. To łaskawość i wierność dla tych, co strzegą przymierza i jego przykazań. Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, odpuść mój grzech, a jest on wielki. Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu on wskazuje, jaką drogę wybrać. Dusza jego trwać będzie w szczęściu, a jego potomstwo posiądzie ziemię. Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się go boją. I powierza im swoje przymierze. Oczy me zawsze zwrócone ku Panu, gdyż on sam wydobywa nogi moje z sidła. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Oddal udręki mojego serca, wyzwól mnie z moich ucisków. Wejrzyj na udrękę moją i na boleść, i odpuść mi wszystkie grzechy. Spójrz na mych nieprzyjaciół, jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą. Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do ciebie. Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, bo w tobie, Panie, pokładam nadzieję. Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków. Po przepisach dotyczących rytualnych oczyszczeń. Następują przepisy związane ze świętowaniem dnia pojednania. Przeczytajmy księgę kapłańską rozdziały 16 i siedemnasty. Następnie Pan powiedział do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona, którzy pomarli, kiedy przybliżyli się do pana. Pan rzekł do Mojżesza. Powiedz Aaronowi swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do miejsca najświętszego za zasłonę, przed przebłagalnię, która jest na arce, aby nie umarł, kiedy będę się ukazywał w obłoku nad przebłagalnią. Oto jak Aaron będzie wchodził do miejsca najświętszego. Weźmie młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na ofiarę całopalną. Ubierze się w tunikę świętą lnianą i w spodnie lniane, przepasze się pasem lnianym, włoży na głowę tiarę lnianą, to są święte szaty. Wykąpie ciało w wodzie i ubierze się w te szaty. Od społeczności Izraelitów weźmie dwa kozły na ofiarę przebłagalną i jednego barana na ofiarę całopalną. Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie samego, i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. Weźmie dwa kozły i postawi je wobec Pana przed wejściem do namiotu spotkania. Następnie Aaron rzuci losy o dwa kozły: jeden los dla Pana, drugi dla Azazela. Potem Aaron przyprowadzi kozła wylosowanego dla Pana. I złoży go na ofiarę przebłagalną. Kozła wylosowanego dla Azazela postawi żywego przed Panem, aby dokonać na nim przebłagania, a potem wypędzić go dla Azazela na pustynię. Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. Zabije cielca na ofiarę przebłagalną za siebie samego. Następnie weźmie pełną kadzielnicę węgli rozżarzonych z ołtarza, który jest wobec pana, oraz dwie pełne garści wonnego kadzidła w proszku i wniesie je za zasłonę. Rzuci kadzidło na ogień przed panem, tak iż obłok kadzidła okryje przebłagalnie, która jest na arce świadectwa. Dzięki temu nie umrze. Następnie, weźmie trochę krwi cielca i od strony wschodniej pokropi palcem przed przebłagalnią. Siedem razy pokropi przed przebłagalnią palcem umoczonym we krwi. Potem zabije kozła jako ofiarę przebłagalną za lud. Wniesie krew jego za zasłonę i uczyni z tą krwią to samo, co uczynił z krwią cielca. Pokropi nią przebłagalnie z góry i z przodu. I dokona przebłagania nad Miejscem Świętym za nieczystości Izraelitów i za ich przestępstwa odpowiednio do wszystkich ich grzechów. To samo uczyni z namiotem spotkania, który znajduje się u nich, w środku ich nieczystości. Żaden człowiek nie będzie obecny w namiocie spotkania od chwili, kiedy Aaron wejdzie, aby dokonać obrzędu przebłagania w Miejscu Najświętszym, dopóki nie wyjdzie. Tak dokona przebłagania za siebie samego, za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela. Potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed Panem, aby dokonać nad nim przebłagania. Weźmie trochę krwi cielca i krwi kozła i pomarze nią rogi dokoła ołtarza. Następnie siedem razy pokropi go palcem umoczonym we krwi. W ten sposób oczyści go od nieczystości Izraelitów i poświęci go. Kiedy już ukończy obrzęd przebłagania nad miejscem świętym, namiotem spotkania i ołtarzem, każe przyprowadzić żywego kozła. Aaron położy obie ręce na głowę żywego kozła. Wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów, wszystkie ich przestępstwa, czyli wszelkie ich grzechy. Złoży je na głowę kozła. I każe człowiekowi do tego wyznaczonemu wypędzić go na pustynię. W ten sposób kozioł zabierze z sobą wszystkie ich winy do ziemi bezpłodnej. Ów człowiek wypędzi kozła na pustynię. Wtedy Aaron wejdzie do namiotu spotkania, zdejmie szatelniane, które włożył wchodząc do Miejsca Świętego i tam je położy. Wykąpie ciało w wodzie w miejscu poświęconym, włoży szaty. Wyjdzie, złoży swoją ofiarę całopalną, a także ofiarę całopalną w imieniu ludu, aby dokonać przebłagania za siebie i za lud. Także tłuszcz ofiary przebłagalnej zamieni w dym na ołtarzu. Człowiek, który wypędził kozła dla Azazela, wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie, potem wróci do obozu. Cielec zaś ofiary przebłagalnej i kozioł ofiary przebłagalnej, których krew była użyta do obrzędu przebłagania w Miejscu Świętym, będą wyniesione poza obóz i spalone w ogniu razem ze skórą, mięsem i zawartością jelit. Ten, który je spali, niech wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie i wróci do obozu. Oto dla Was ustawa wieczysta. Dziesiątego dnia siódmego miesiąca będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, ani tubylec, ani przybysz osiadły wśród was. Bo tego dnia będzie za was dokonywane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Wobec Pana będziecie oczyszczeni. Będzie to dla Was święty szabat odpoczynku. Będziecie w tym dniu pościć. Jest to ustawa wieczysta. Dokonywać obrzędu przebłagania będzie kapłan, który zostanie namaszczony i wprowadzony w czynności kapłańskie na miejsce swego ojca. Włoży na siebie lniane szaty, szaty święte, i dokona obrzędu przebłagania nad świętym przybytkiem. Dokona też przebłagania nad namiotem spotkania, ołtarzem, a także za kapłanów. I za cały lud zgromadzenia. Będzie to dla was ustawa wieczysta, ażeby raz w roku dokonywano przebłagania za wszystkie grzechy Izraelitów. Uczyniono więc jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Dalej mówił Pan do Mojżesza: Przemów do Aarona, do jego synów i do wszystkich Izraelitów i powiedz im: Oto nakaz, który dał Pan. Jeżeli ktoś z domu Izraela zabija cielca albo owce, albo kozę w obrębie obozu lub poza obozem, i nie przyprowadzi ich przed wejście do namiotu spotkania, aby je złożyć w darze dla pana przed mieszkaniem pana, będzie winien krwi. Rozlał krew. Ten człowiek będzie wyłączony spośród swego ludu. Dlatego Izraelici będą przyprowadzać ofiary swoje, które składali dotychczas na polu. Będą je przyprowadzać do Pana, przed wejście do namiotu spotkania, do kapłana i będą je składać jako ofiary biesiadne dla Pana. Kapłan pokropi krwią ołtarz Pana przy wejściu do namiotu spotkania, a tłuszcz zamieni w dym jako woń miłą Panu. Odtąd nie będą składać ofiar demonom, z którymi uprawiali nierząd. Będzie to dla nich ustawa wieczysta dla ich pokoleń. Dalej powiesz im, jeżeli ktoś z domu Izraela albo spośród przybyszów osiadłych wśród was będzie składał ofiarę całopalną albo inną ofiarę i nie przyprowadzi jej przed wejście do namiotu spotkania, aby ofiarować ją Panu, będzie wyłączony spośród swego ludu. Jeżeli ktoś z domu Izraela, albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu. Bo życie ciała jest we krwi, a ja dopuściłem ją dla Was tylko na ołtarzu. Aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. Dlatego dałem nakaz Izraelitom: nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was, nie będzie spożywał krwi. Jeżeli ktoś z Izraelitów albo z przybyszów osiadłych wśród was upoluje zwierzynę jadalną, zwierzę lub ptaka, Wypuści Jego krew i przykryje ją ziemią. Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi Jego. Dlatego dałem nakaz synom Izraela: Nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w Jego krwi. Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony. Każdy tubylec lub przybysz, który by jadł mięso zwierzęcia padłego lub rozszarpanego, Wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora, potem odzyska czystość. Jeżeli nie wypierze ubrania i nie wykąpie ciała, poniesie winę. Rozdział ósmy Ewangelii, według świętego Mateusza, opisuje cuda dokonane przez Jezusa, które ukazują jego moc nad chorobami, naturą i złymi duchami. Gdy zszedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę. Bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi, i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi, rzekł mu Jezus. Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie. drugiemu przyjdź, a przychodzi. a słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie Jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby. Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki podniebne gniazda. Lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł położyć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, Pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Gdy wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, także fale zalewały łódź, on zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy! A on im odrzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne. Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani. Tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć, Czego chcesz od nas, Jezusie, synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić, Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich, Idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie, i naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przeszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie z Biblią w rok. Zapraszam jutro do usłyszenia.